Dobra, słuchajcie, jeden z widzów prosił mnie o recenzję. Częściowo tą recenzję nagrałem nad wodą na wędkowaniu wczorajszym. Jednak nie dokończyłem jej. Chodzi jeszcze o najważniejszą rzecz, czyli o wymiary. To najbardziej na tym najbardziej zależało widzowi, więc wymiary mojej, zaznaczam mojej torby. A zaraz powiem, dlaczego tak zaznaczam, że mojej. To są 27 cm na szerokość. 77, czy ja wiem, może 75 na długość i 55 na wysokość. Dlaczego tak zaznaczyłem? Dlatego, że słuchajcie, te torby są nieco większe na te krzesła federowe i postanowiłem podjąć próbę i wszystko pomieścić, co mam tylko do stanowiska, co jest mi potrzebne. I słuchajcie, udało się. Jedna fajka, Feather Arm, już praktycznie dostępny na rynku, oryginalny Brawlinga z różowymi tymi, purpurowymi, znaczy takimi. Mocowanie do siatki. Fajka tutaj naprzód, ja ją stosuję. Tacka z dziurą na kuwetę. Do tego jeszcze wchodzi mi do tej torby podnóżek. No wszystko, co widzicie po prostu na filmie. Więc być może przez to, że tak ładuję do niej, to ta torba tak długo nie wytrzyma, jak powinna. Ale najwyżej zamki można wymienić, poceruję ją, szybko naprawiam. Jest widać z takiego materiału dość wytrzymałego, ale są już jakieś tam niewielkie przetarcia. No nic, no co tydzień się używa, to się też niszczy trochę. Teraz rozłożę jeszcze stanowisko i podam wam wymiary, jakie można na przykład osiągnąć jeszcze z zapasem do mocowania akcesoriów gdzieś na miarę płaskim terenie, tak jak tutaj. Zakresy też, jeżeli chodzi o wysokość stanowiska. No i oczywiście długość razem z podnóżkiem. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o wnętrze. O wnętrze po prostu w środku tej torby, co mam, czyli mam wszystko. Teraz jeszcze rozłożę, zmierzymy po rozłożeniu. Stanowisko jest na takich, zobaczcie, nóżkach, że praktycznie do każdego kształtu terenu by się dopasowały. Określimy też najwyższy punkt, w jakim można rozstawić stanowisko. Czyli jakie są najwyższe osiągi tego stanowiska, jeśli chodzi o wysokość siedzenia. Tak, na maksa rozłożyłem oparcie, ale to zaraz odmierzymy. Teraz jeszcze tylko podnóżek. Tutaj jest prostsza sprawa, jeżeli chodzi o przytwierdzenie podnóżka do krzesła, bo po prostu podnóżek ma takie mocowania jakby przegubowe, które dociska się w troszeczkę inny sposób. Taką śrubę dokręcającą tutaj zrobili i on, słuchajcie, względem tej rurki tutaj łączącej podnóżek z krzesłem jest, to mocowanie jest tak obrotowe, czyli to się też dopasuje, jeżeli krzywo jest krzesło po prostu postawione. No i co, jak mocno tutaj ściśniemy, naprawdę mocno, to nie ma siły, żeby fotel się gdzieś tam pod waszym ciężarem osuwał, gdzieś wykrzywiał, opuszczał. No i przejdźmy jeszcze do wymiarów po rozłożeniu. Czyli tak, wymiar, jakby wam to wytłumaczyć, po rozłożonym oparciu to jest około 116 razem z podnóżkiem centymetrów. Oczywiście oparcie można też zrobić równo z ostatnią poprzeczką fotela i wtedy cały nasz zestaw wynosi 101 cm, czyli 15 cm można sobie, na 15 cm szczyt oparcia można sobie odgiąć. Teraz tak, jak jest na najwyższym punkcie, myślę, że tu jeszcze za te końcówki można było coś przymocować. Więc założyłem, że to jest maksymalna wysokość jakby stanowiska. Wynosi
62 cm, zaś wysokość na tej zasadzie zamocowanego, bo to jest tak samo, można przekręcić, odwrócić, pokombinować. Te nóżki są tutaj metalowe i tak samo ruchome. Tu jest po prostu wkręcone jakby do środka rury. No to wysokość na moim najniższym poziomie, jaki ja sobie wymyśliłem, że będzie fajnie, bo mówię, można modyfikować. Ogólnie nawet przytwierdzenie tego podnóżka, już słyszałem, że są różne sposoby i na początku odwrotnie to mocowałem. To jest 17 cm, więc tu różnicę łatwo wyliczyć, ale jeszcze tak, żeby już było szybciej, żeby nikt nie musiał liczyć, około 46-7 cm. Długość podnóżka od nóżki fotela do nóżki podnóżka, przypuśćmy po zewnętrznych wymiarach, wszystko zresztą mówię po zewnętrznych, 46 około centymetrów. No i co, szerokość tutaj po zewnętrznych od ścisku do ścisku 73, od nie wiem, od nóżki do nóżki 62. To są oczywiście nóżki 26. Jest tutaj dodatkowa otwierana na dwa sposoby schowek, szufladka, do tego zestaw. No więc to jest ramię przeznaczone tylko i wyłącznie do, gdzie tu były takie zaczepy, czekajcie. O, widzicie, takie zaczepy tu są i można sobie wtedy, powinno być też, o, i można sobie wtedy zaczepić. O. Nie wiem, jak to jest złożone, czy nawet jak jest rozłożone, a ciężkie, po prostu wziąć i przenieść gdzieś tam. Ogólnie z krzesełka jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza, że to jest moje pierwsze krzesełko. A te zamykania to w ogóle są jednocześnie zawiasami, więc jak źle tu zepniecie, to wypada zawias, tak jak teraz mi. Więc nie, no ogólnie chyba rozwiązania te są niezniszczalne. Ściski, tak jak mówiłem, dobrze trzymają, te są super, żeby szybko połączyć podnóżek z krzesłem. No i no wszystkie akcesoria, na średnicę nóżek 26 mm pasują. Także ogólnie tak to wygląda z grubsza. Nie wiem, wysokość jeszcze całkowitą wziąłem w końcu, czy nie? Taką o, jak jest do pionu. 110, 109, 110 cm. Także tak to wygląda. Jeździcie na ryby, łamcie kije, przeżywajcie te wspaniałe emocje, to wszystko, co towarzyszy nam właśnie podczas tych niezapomnianych chwil nad wodą wędkarskich. Zaczyna się super czas, zaczyna się koniec tarła u większości gatunków i zacznie się po prostu konkretne branie, zobaczycie, będzie dobrze tutaj, po prostu machaj, będą ryby, będą. Z pozdrowieniami, Feather Fanatics.